Natalia Barańska, magazyn miejski, witam Państwa. Triduum paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek, wieczorną mszą świętą, w trakcie której wspominamy ostatnią wieczerzę. Wielki Piątek to dzień ukrzyżowania Chrystusa, dzień zadumy i refleksji nad sensem życia i przemijania oraz wartościami, którymi powinien kierować się w życiu każdy człowiek. To jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się mszy świętej. W kościołach w Dębicy i całym regionie sprawowana jest liturgia Męki Pańskiej. Każdy katolik i wierzący powinien wiedzieć, że akurat właśnie w święta wielkanocne przeżywamy największe tajemnice naszej wiary. I stąd właśnie się mówi, że to są największe święta w roku, chociaż ludzie w takiej pewnej tradycji, w takim przeżywaniu bardziej preferują święta Bożego Narodzenia, nie wiem dlaczego, albo są milsze, bo są takie cieplejsze, prawda? Natomiast święta wielkanocne wymagają głębszej refleksji i na to niestety wielu nie stać, stąd czasami te święta są tak przeżywane, tak obok czegoś. Wielka Sobota to czas oczekiwania na zmartwychwstanie, święcenia pokarmów i rozważania tajemnicy miłości Boga do człowieka. We wszystkich kościołach w Dębicy, podobnie jak i w całej Polsce, wierni święcą koszyczki z pokarmami i adorują Chrystusa złożonego w grobie. Koszyczki najczęściej przynoszone są do świątyni przez dzieci i zgodnie z tradycją wypełnione są jajkami, chlebem, chrzanem, wędliną, ciastami, a także solą, pieprzem, bukszpanowymi gałązkami oraz kolorowymi zajączkami, barankami i pięknie pomalowanymi pisankami. Wielka Sobota to już jest Wielkanoc właściwie, to już jest radość wielkanocna, Wigilia Paschalna i właściwie to już jest zwieńczenie tych trzech dni właściwie, kiedy my cieszymy się tą radością, że Chrystus zmartwychwstał, no bo Chrystus gdyby nie zmartwychwstał, tak jak mówił święty Paweł, próżna byłaby nasza wiara. Stąd właśnie to zmartwychwstanie jest tak ważnym elementem, bo wtedy sensu nabiera również i nasza wiara. Najważniejszą częścią Triduum i całego roku liturgicznego jest Wigilia Paschalna, kiedy to świętujemy zmartwychwstanie Chrystusa, zakończone uroczystą procesją rezurekcyjną z Najświętszym Sakramentem. To największe święto dla każdego katolika, które powinno być szczególnie radosne, ponieważ jest symbolem zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Na kompleksie basenów Nemo w Pustkowie Osiedlu odbył się 7. Memoriał Pływacki imienia Jana Pawła II w 18. rocznicę śmierci, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica we współpracy z innymi instytucjami. Ja się tylko mogę cieszyć, że kontynuacja nastąpiła po tym okresie pandemii, w razie zamknięcia. Wydaje mi się, że postać osoby świętego Jana Pawła II nikomu nie trzeba przybliżać. Cieszmy się, że jest kontynuacja, że ludzie chcą pływać, a pewne rzeczy, które w tej chwili wielka nagonka jest, wydaje mi się, że po prostu trzeba pewnych rzeczy trzeba wyjaśnić. To nie dotyczy, ja oddzielam działalność Jana Pawła II od biskupa krakowskiego. W związku z tym wydaje mi się, że mogę się tylko cieszyć, popierać, że idea czczenia wielkiego Polaka w dalszym ciągu w gminie Dębica jest. No i dzięki panu dyrektorowi Lipczyńskiemu, który nakręca i cieszmy się, że są chętni, są osoby uczestniczące i niech w dalszym ciągu ta wspaniała postać figuruje nie tylko w Polsce, ale również i na świecie. W ten sposób staramy się czcić jego pamięć. Wybitny Polak i czcimy tą pamięć, przepływając określony dystans, w którym po prostu jest ustanowiony. Oficjalnie 7. Memoriał rozpoczął się odśpiewaniem wspólnie przez zaproszonych gości, uczestników oraz widzów barki pieśni świętego Jana Pawła II. Po kilku słowach wstępu dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica Krzysztofa Lipczyńskiego i powitaniu przybyłych gości ksiądz Roman Woźny, proboszcz parafii świętego Stanisława w Pustkowie Osiedlu, odprawił wspólną modlitwę oraz przekazał zgromadzonym
kilka ważnych słów na temat Jana Pawła II. Wicewójt Marek Mikrut oficjalnie rozpoczął memoriał oraz w imieniu wójta gminy Dębicy Stanisława Rokosza podziękował wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie oraz życząc każdemu wytrwałości w pokonywaniu kolejnych długości basenu. Idea jest bardzo prosta, oddać hołd wielkiemu Polakowi, postaci, od której wiele możemy się nauczyć, wiele wartości pozytywnych. Z wielu wartości pozytywnych skorzystać i oczywiście od osoby, która być może dla wierzących jest mocną postacią historyczną, ale dla nas wierzących postacią, która pokazała, że wiele wartości pozytywnych, wiele prawdy ze swej nauki możemy czerpać zarówno podczas jego pontyfikatu, jak i po. Oprócz tego także wskazał nam, że poprzez sport, prawda, poprzez turystykę, poprzez tego rodzaju aktywności również można wiele pozytywnych rzeczy wynieść, chociażby solidarność czy kwestie takiej wzajemnej współpracy. Zanim rozpoczęto pływanie, dyrektor Krzysztof Lipczyński wręczył podziękowania wszystkim osobom, instytucjom i sponsorom, które czynnie włączyły się w organizację memoriału. Wszyscy uczestnicy po oficjalnym otwarciu przystąpią do pływania do naszego memoriału, gdzie będą mieli do pokonania 25 km 615 metrów. Ma to ścisły związek z symboliką Jana Pawła II, gdzie pontyfikat papieża był 25 lat, 6 miesięcy i 15 dni. Na zakończenie części oficjalnej nastąpiło odpalenie symbolicznego napisu Jan Paweł II, ułożonego ze świeczek, którego dokonali przybyli na uroczystość samorządowcy. W memoriale pływackim wziął udział wicestarosta Adam Pieniążek. Myślę, że po 18 latach od odejścia Jana Pawła II musimy nowemu pokoleniu przypominać o obecności w naszym życiu tak wielkiego Polaka, jakim był Jan Paweł II. Smutne jest niestety to, że 18 lat po śmierci niektóre środowiska próbują walczyć z tą dobrą pamięcią. To jest jeszcze do obronienia, bo osoba Jana Pawła II się obroni. Natomiast gorsze jest, że osoby, które nie kierują się tymi wartościami, które prezentował i propagował Jan Paweł II, próbują wybielać się, czy próbują uświetniać swoją osobę, po prostu nie będąc, nie wyznając tych zasad w życiu. I to jest, uważam, bardziej gorszące wręcz. Tak jak mówił Jan Paweł II, musicie od siebie wymagać, choćby inni nie wymagali. I to myślę, że jest takie przesłanie do młodych przede wszystkim, że nie trzeba mieć żadnego cenzora, żadnego osoby, która gdzieś goni, motywuje. Musimy od siebie wymagać, choćby inni od nas nie wymagali. W VII memoriale pływackim imienia Jana Pawła II wzięło udział ponad 350 osób. Duży wkład w osiągnięcie tak dobrego wyniku miały dzieci ze szkół podstawowych z Pustkowa Osiedla, Brzeźnicy Stobiernej, Gminnej Akademii Piłkarskiej Gminy Dębica Chemik Pustków. Chcę uczcić bardziej imienia Pawła II ten memoriał, ale też lubię pływać, przez to chcę wziąć udział. Bo mi się wydaje, że jest fajnie tak przepłynąć, nawet nie na czas, tylko tak o. Lubię pływać i też chcę uczcić tą uroczystość, dlatego że też szkoła nazywa się pod patronatem imienia Jana Pawła II. Organizatorzy dla wszystkich uczestników przygotowali pamiątkowe medale z wizerunkiem Jana Pawła II, monety okolicznościowe, obrazki ze świętym Janem Pawłem II. W Latoszynie-Zdroju odbył się jarmark przedświąteczny. Zainteresowanie mimo chłodniejszego dnia było bardzo duże i już zaraz na początku wydarzenia pierwsi goście kosztowali świątecznych przysmaków. Organizatorami były władze uzdrowiska oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Jak zapowiadaliśmy, chcielibyśmy tak w całym roku wypełnić weekendy, dni wolne od pracy różnymi imprezami przy okazji Świąt Wielkanocnych. Postanowiliśmy spróbować organizować taki kiermasz wielkanocny, kiermasz, na którym różne grupy prezentują swoje wyroby, poczynając od rękodzieł, a kończąc również na cukierniach czy na wyrobach wędliniarskich. Mamy tu stoiska wędliniarskie, także jest to nasz taki, można powiedzieć, pierwszy jarmark, który wyznaczy nam drogę na przyszłość, jeśli chodzi o organizację tego typu imprez jarmarcznych.
Na stołach pojawiły się wszystkie wielkanocne smakołyki. Żur, pascha wielkanocna, mazurki, pasztety pieczone z ciasta zające. Chlebek, chrzana, także ciasto i desery. To jest świetny pomysł dla kół, żeby się wystawiły, żeby pokazały, jak są ważne w lokalnej społeczności. Świetny pomysł też dla odwiedzających, bo nie tylko można dzisiaj kupić pyszności, ale można zainspirować się tym, co pokazać na wielkanocnym stole dla swoich najbliższych. To jest integracja kół, ale możemy przedstawić to, co robimy, widać naszą pracę na zewnątrz. Bogdan Wójcik, prezes Latoszy na Zdroju, złożył życzenia świąteczne. Korzystając z okazji, chcieliśmy wszystkim naszym gościom i tym, którzy odwiedzają uzdrowisko, złożyć życzenia przedświąteczne. Wszystkiego dobrego, zdrowia i szczęścia. Oprócz smakołyków można było podziwiać stanowiska z rękodziełem artystycznym, w którym królowały pisanki. W imieniu całej redakcji Polskiej Telewizji Regionalnej życzę Państwu wielu duchowych przeżyć i radosnych chwil na tegoroczne święta wielkanocne, prawdziwie rodzinnego nastroju oraz długo oczekiwanej przez nas wszystkich wiosny. Do zobaczenia.